To jest straszne, że można modlić się dla pozorów, żeby zyskać znaczenie w czyichś oczach, bo modlitwa ma ostatecznie prowadzić do tracenia życia, a nie do zyskiwania, do oddania swojego całego życia, tak jak uczyniła to uboga wdowa w tym geście wrzucenia pieniążka do skarbony. Nie ma się co dziwić, że Pan Jezus zapowiada surowy wyrok dla osób, które tak czynią, bo to jest antymodlitwa, to jest antyduchowość tak samo czynienie dobra, miłosierdzia na pokaz, po to, żeby zyskać coś dla siebie, wylansować się, podnieść swoje znaczenie w czyichś oczach antyduchowość. Jak najdalej trzeba uciekać od takich praktyk, od takich form pobożności, które budują naszą pychę, które sprawiają, że inni mogą na nas patrzeć łaskawszym okiem dzięki temu, co zobaczą. Przyjrzyjmy się dzisiaj uważnie swojemu życiu, z odwagą, pytając się, czy przypadkiem nie ma takich obszarów, naszej duchowości, gdzie wkrada się pycha, gdzie jest chęć zyskania czegoś dla siebie, a nie tracenia.